Nazywam się żbik, a na imię mam kapitan. Dzisiaj będąc w toalecie zauważyłem na bazgrany na ścianie napis cytuję. Pułkownik żelazny jest głupi i ma pryszcze. Piszący te słowa był słaby z ortografii, gdyż nazwisko naszego ukochanego szefa napisał przez RZ. Natychmiast przystąpiłem do zlikwidowania tej pomyłki i na tym właśnie zastał mnie pułkownik żelazny pisany przez RZ. Pułkownik nie słuchając moich tłumaczeń bezczelnie wytrzaskał mnie popysku. Pół dnia spędziłem na szukaniu mojej szczęki, która jak mi się wydawało, wpadła do muszli klozetowej. Szczęki nie znalazłem, za to udało mi się wyłowić cukierek znanej firmy Ewedel dawniej 22 lipca dawniej Ewedel. Była to chyba jedyna słodka chwila tego dnia. Papierek wyrzuciłem do kosza. Ciągle zagniewany na mnie pułkownik żelazny zlecił mi spenetrowanie subkultury miejskich kieszonkowców. Pierwsze co zrobiłem to wsiadłem do pierwszego lepszego tramwaju. Doszedłem bowiem do wniosku, że kradzieże kieszonkowe zdarzają się najczęściej właśnie w tramwajach. Nie zauważyłem jednak, że pierwszy z tramwaju wjechał do zajezdni, a poza tym był całkowicie pusty. Ponieważ zajezdnia znajdowała się za miastem, kilka godzin zajął mi powrót do cywilizacji. Na rogatkach wsiadłem zmęczony jak diabli do następnego tramwaju z myślą o jak najszybszym dotarciu na komendę i wypiciu szklanki herbatki lurki parzonej przez naszego kaprala Kluche. Tłum w tramwaju był nieznośny. Wszystkie miejsca siedzące zajęte były przez żwawych i rumianych emerytów. Mimo, że słaniałem się na nogach, nie pokusiłem się, aby któregoś z nich zastrzelić z mojej broni służbowej i w ten sposób zająć wakujące krzesełko. Nawet nie mógłbym tego zrobić i to nie ze względów moralnych, tylko dlatego, że stałem ściśnięty jak sardynka i nie mogłem opuścić ręki do kabury. Kiedy tłum się rozluźnił i mogłem dać w końcu odpocząć moim umęczonym nogom, okazało się, że ja też muszę już wysiadać. Tak też uczyniłem. Wydało mi się jednak, że wysiada mi się o wiele lżej, niż mi się wsiadało. Już stojąc na trotuarze, przekonałem się skąd wzięło się u mnie takie wrażenie. Wysiadłem bowiem lżejszy o teczkę aktówkę, po której pozostała mi tylko skórzana rączka, o kaburę wraz z moim ulubionym pistoletem i bez guzików w mundurze. Najbardziej zdziwiło mnie jednak to, że komuś udało się wyciągnąć moją bieliznę osobistą w postaci majtek i podkoszulka pomimo tego, że wierzchnią odzież miałem ciągle na sobie. Ledwie udało mi się dowlec na komendę przechodząc obok jednego z pomieszczeń przez uchylone drzwi dojrzałem leżącą na biurku kaburę wraz z zawartością oraz teczka aktówkę ze świńskiej skóry doszedłem do wniosku, że któryś z porządnych obywateli odniósł moje rzeczy na komendę wziąłem więc kaburę i teczkę ze sobą. Siedzę w swoim pokoju i czekam na przybycie pułkownika żelaznego. Pułkownik powiedział, że jak złapie tego frajera, który zarąbał mu pistolet liteczkę, to mu urwie głowę i napcha trocinami. Zapobiegliwie przykleiłem sobie głowę do ramion taśmą klejącą. Nazywam się żbika, na imię mam kapitan.